Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w USA przebija 7%. Szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę podczas inflacji z inwestowaniem na indeksach giełdowych, na surowcach, na obligacjach, na Forexie, czy też nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tu poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja w USA przebija 7%. Szok. Tak wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych nie było od 1982 roku, kiedy amerykańska gospodarka wychodziła z szoków naftowych z lat 70., kiedy mieliśmy do czynienia z ostatnim szokiem podażowym, który wygenerował inflację na całym świecie, i ta stracona dekada była dla amerykańskiej gospodarki dość trudna. I teraz rynek i inwestorzy zastanawiają się, czy wydarzenia w trzeciej dekadzie XXI wieku nie powielą tego zachowania z lat 70. w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeżeli tak, no to czeka nas znowu okres naprawdę podwyższonej inflacji, ale to, że dzisiaj poznaliśmy inflację, która przebija 7%, może dać do myślenia już Fedowi i komunikat, który się pojawi podczas kolejnego posiedzenia i te wszystkie informacje z Fedu będą sygnalizowały, że bank zamierza szybciej podwyższyć stopy procentowe niż wcześniej zakładano. Dane są oczywiście takie jak prognozy, co jest ważne, nie były pokonane skrajnie pesymistyczne prognozy, więc część inwestorów może postanowić już zamknąć swoje pozycje, liczyć na to, że ta najbardziej dynamiczna faza inflacyjna już jest w Stanach, już jest w cenach, już została zdyskontowana, a teraz należy poszukać innych okazji inwestycyjnych. A co jest ważne, pierwsze minuty i pierwsze wydarzenia na rynku pieniężnym po tych informacjach, po tych danych sygnalizują, że znowu marcowa szansa na podwyżkę stóp procentowych zwiększyła się, zbliża się już do 88%, dzisiaj rano była bliżej 80% niż 90%, więc te dane w pierwszej reakcji zwiększają szansę na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, na to, że już w marcu będzie pierwsza podwyżka stóp procentowych, i warto być tego świadomym, że teoretycznie powinien być to sygnał zachęcający do amerykańskiego dolara i oczywiście by miało to konsekwencje dla wszystkich innych rynków i klas aktywów na całym świecie. Warto zwrócić uwagę, że pierwsza reakcja amerykańskiego dolara po tych danych pokazuje, że widzimy wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, który teraz właśnie testuje tą ważną półroczną linię trendu spadkowego, która będzie musiała się obronić, jeżeli te scenariusze pro-amerykański dolar mają się cały czas materializować. Warto o tym pamiętać, że pomimo tego, że rynek próbuje przejść poziom 1,14, to ta linia cały czas jest trochę powyżej i prawdopodobnie będziemy ją dzisiaj testować, a ten wzrost może mieć taki charakter czyszczenia stop lossów, tym najbardziej inwestorom, którzy są najbardziej podatni na emocje. I kolejna ciekawostka to jest reakcja amerykańskich obligacji, które także spadają, więc wygląda na to, że będziemy mieć dzisiaj dobrą sesję na Wall Street. Zobaczymy oczywiście, jak będzie, ponieważ inflacja ma duże znaczenie i prawdopodobnie początek tego roku, pierwsza połowa tego roku będzie dla Fedu szczególnie ważna, ponieważ ma się rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych. Inflacja w USA przebija 7%, to jest wydarzenie medialne i może mieć konsekwencje w naszym otoczeniu medialnym, więc warto zwrócić uwagę na to, jak będą komentowane te dane przez analityków i ekonomistów, którzy się sensu stricto zajmują oceną i tym, co się dzieje w gospodarce. A teraz, drodzy Państwo, porównanie inflacji w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, ponieważ dzisiaj pojawiły się też dane o inflacji z Chin i tutaj widać dość wyraźnie, że inflacja w Chinach próbuje osiągnąć swoje ekstremum i zobaczymy, czy też bardzo podobnie będzie się zachowywała inflacja w Stanach Zjednoczonych w najbliższych kwartałach. Te dane są bardzo ciekawe, chociaż ten wykres pokazuje przede wszystkim inflację PPI, która także w Chinach przekroczyła barierę 10% i stara się teraz wrócić poniżej tych 10%. Na kolejnym wykresie widzimy, że euro-dolar w nieco szerszej perspektywie będzie próbował w najbliższym czasie dokonać wybicia poniżej albo powyżej
odbicia albo przebicia linii trendu spadkowego, który widzicie Państwo na wykresie, oraz wybić się także z tej formacji, która przypomina trójkąta. Oczywiście jest większe prawdopodobieństwo, że amerykański dolar się będzie umacniał, ale zobaczymy. Test poziomu 1,14, 1,1440 to jest teraz kluczowa strefa, która może być decydująca o tym, co się będzie działo na rynku w perspektywie najbliższych tygodni. Zwróćcie także Państwo uwagę na to, jak zachowuje się roczna zmienność na euro-dolarze i ona zaczyna sygnalizować, że w najbliższym czasie możemy być świadkami zrodzenia się kolejnego impulsu, więc te wychłodzenie wskaźników, które obserwujemy na wykresach na przestrzeni ostatnich tygodni, ono bardzo dobrze daje odczuć rynkowi, że rynek jest gotowy na nowy impuls trendowy, bez względu na to, czy on będzie wzrostowy, czy też spadkowy, i te wskazania rynku opcyjnego to dobrze pokazują. A na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jaka jest oczekiwana zmienność, implikowana zmienność overnight dla kabla i dla euro-dolara, i ona sygnalizuje, że wydarzenia typu decyzje banków centralnych są kluczowe, jeżeli chodzi o oczekiwanie co do podwyższonej zmienności i aktywności inwestorów, tak przed, jak i w trakcie, jak i chwilę po tych publikacjach. Więc jeżeli w najbliższych tygodniach pojawią się decyzje banków centralnych, a takie kolejne mamy już za kilka tygodni, no to wtedy oczekujemy podwyższonej zmienności, czy też na kablu, kiedy w lutym ma być podwyżka stóp procentowych już przez rynek wyceniana, czy też w Stanach Zjednoczonych, gdzie podwyżka stóp procentowych może nastąpić już w marcu, o czym już Państwo wiecie. Natomiast zobaczcie Państwo, jak spada teraz w ostatnim czasie wolumen obrotu na chińskim juanie. On jest najniższy od roku i to pokazuje, że te zrywanie łańcuchów dostaw i taki decoupling między wzrostem gospodarczym i rozwojem gospodarczym państw zachodnioeuropejskich i tych tak jakby sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi, a Chinami wyraźnie zmniejsza się. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ widać już także na rynku forexowym, że wpływ potencjalnego konfliktu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi rośnie i widać to także już po tych właśnie informacjach z rynku walutowego. Widać, zobaczcie Państwo teraz, jak rosną oczekiwania co do inflacji w Japonii. One są najwyższe od wielu lat, przekraczają już poziom 5%, więc inflacja ma charakter globalny i to także w Japonii dość dobrze widzimy. Natomiast z takich innych ciekawych wydarzeń z rynku pieniężnego i rynku obligacji to warto zauważyć, że polskie obligacje testują cały czas poziom 4,0. To jest poziom dość istotny i ważny, ma psychologiczne znaczenie. I myślę, że ten napływ kapitału zagranicznego do Polski, który widzimy już poprzez zachowanie złotego, czy też poprzez zachowanie polskiej giełdy, która jest pochodną zachowania złotego, może być także wykorzystywany do tego, żeby część tego kapitału już parkowała w polskich obligacjach, wykorzystując poziomy nad 4% do pewnego rodzaju akumulacji przez silne ręce, zwłaszcza z Wall Street. Ten napływ kapitału, powiązanie zachowania złotego, który się umacnia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach od początku roku, a z zachowaniem giełdy, jest dość dobrze widoczny i dzisiaj szczególnie widać to po zachowaniu polskiej giełdy, o czym za chwilę będziemy mówić. Przejdźmy teraz do indeksów giełdowych, ponieważ wczorajsza sesja na Wall Street potwierdziła siłę byków, a powrót na poziom 4700 punktów zachęca, by i dzisiaj indeks giełdowy S&P kontynuował wzrosty. Już rynek całkowicie przetrawi słowa prezesa Powella, które poznaliśmy w ostatnich godzinach, więc tendencja na to, żeby te trendy wzrostowe były kontynuowane, jest większa i myślę, że te scenariusze oddalają się przebicia dolnego ograniczenia 18-miesięcznego klina zwyżkującego. Teraz są to rejony 4650-4660, mniej więcej w tym rejonie przebiega to dolne ograniczenie. Ono ma teraz kluczowe znaczenie, zwłaszcza że będzie się podnosić z każdym tygodniem. Już w najbliższym czasie, pod koniec miesiąca, poziom 4700 punktów będzie wskazywany jako punkt, ważny punkt odniesienia dla Wall Street, więc pewnie także dla innych giełd papierów wartościowych. I teraz ciekawy wykres pokazujący, jakie są oczekiwania klientów Goldman Sachs dotyczące giełd papierów wartościowych na całym świecie. I co jest najciekawsze, zdecydowana większość klientów Goldman Sachs obstawia, że najlepiej będą zachowały się w tym roku giełdy w Europie. To jest bardzo ciekawe, a najsłabiej w Japonii. I tutaj widzicie Państwo te badanie, te oczekiwania klientów Goldman Sachs co do tego, jak tutaj giełdy papierów wartościowych mają się zachowywać. Oczywiście to są subiektywne opinie klientów, natomiast warto zwrócić uwagę, że rośnie atrakcyjność Europy jako takiego miejsca do inwestowania. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jak zachowują się spółki wartościowe względem wzrostowych w Stanach Zjednoczonych,
w Europie czy też w krajach emerging markets, i tutaj jednoznacznie widać, że już przełom roku powoduje wzrost atrakcyjności tych spółek wartościowych, czyli tych spółek generalnie starej ekonomii, które mają już długoletnią działalność, płacą solidne dywidendy, mają solidne przepływy finansowe, są odporne na różnego rodzaju perturbacje i szoki w gospodarce, recesje i inne tego typu wydarzenia, względem tych spółek wzrostowych, których oczekiwania co do przyszłych zysków dopiero są. Te spółki cały czas nie generują przeważnie zysków. One opierają się nadziei, że w przyszłości każda z tych spółek będzie kolejnym Apple'em. Oczywiście na pewno tak się nie stanie. Natomiast spółki wzrostowe ewidentnie teraz tracą relatywnie do spółek wartościowych i prawdopodobnie jest to związane z tym, że rośnie rentowność amerykańskich obligacji, czyli stopa dyskontowa, która jest wyceniana, która jest brana pod uwagę do wycen spółek wzrostowych. Warto mieć cały czas to na uwadze. Kolejny wykres to jest indeks DAX i dzisiaj najważniejsze będzie to, czy uda się wrócić na poziom 16 tysięcy punktów. Jeżeli tak, to tu także popyt na ryzyko powinien atakować. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jaka jest coraz większa słabość sektora związanego z energetyką, z surowcami w Europie względem zachowania całego indeksu europejskiego. I tutaj widać bardzo spore dyskonto, jeżeli chodzi o wycenę tych spółek, więc może być to taki przyczynek do tego, żeby w najbliższym czasie doszło do pewnego rodzaju przejęć tych spółek przez inne podmioty, które są wyżej wyceniane, generują większe przepływy finansowe. Warto mieć to cały czas na uwadze. A teraz przejdźmy do warszawskiej giełdy, która dzisiaj zachowuje się wręcz fenomenalnie. Oczywiście poznaliśmy szczegóły informacji dotyczące przejęcia i fuzji między Lotosem a Orlenem, ale co jest najważniejsze, to to, że padł poziom 2345, gdzie mieliśmy to zniesienie Fibonacciego 61,8% całej fali spadkowej z jesieni poprzedniego roku, a to sygnalizuje, że otwiera się przestrzeń do tego, żeby zaatakować maksima hossy, które były ustanowione także na jesieni, ale jeżeli teraz musimy się także zmierzyć z tą linią trendu spadkowego, którą obserwujecie Państwo na wykresie, więc jeżeli ona padnie, to prawdopodobieństwo jeszcze bardziej się zwiększy, że zamiast spadków na indeksach giełdowych na początku roku będziemy mieć do czynienia ze wzrostami, bądź też nawet z atakiem na maksima hossy, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku. A teraz dział surowcowy, oczywiście zaczynamy od ropy naftowej, która kontynuuje wzrosty i tutaj rośnie szansa na to, że będziemy w najbliższym czasie atakować maksima hossy, więc tutaj oczekujmy także, że te zachowanie surowców będzie sprzyjało popytowi na ryzyko. Później na drugim biegunie jest zachowanie cen gazu, które spadają, która spada tutaj w Europie, więc te dostawy ze Stanów Zjednoczonych ewidentnie doprowadziły do tego, że tutaj cena spada i pewnego rodzaju arbitraż, myślę, że jest wykorzystywany do transakcji między ceną gazu w Europie a w Stanach Zjednoczonych i to prowadzi do tego, że ceny gazu w Europie spadają. Mamy także, co jest dzisiaj najciekawsze i najważniejsze i co wzmacnia popyt na ryzyko, czyli zachowanie ceny miedzi, która wybiła się dynamicznie nad te swoje opory w rejonie 445 dolarów, więc jeżeli się dzisiaj utrzymamy nad poziomem 450, a świeca nie będzie miała górnego, większego cienia, no to wtedy szansa na to, że popyt na ryzyko będzie wykorzystywał właśnie zachowanie surowców do tego, żeby cały czas atakować, zwłaszcza akcje na Wall Street, będzie duże i to zmniejszy ryzyko długich pozycji na Wall Street. Warto o tym pamiętać. No i teraz, jeżeli kończymy ocenę wszystkich klas aktywów, Bitcoin, zobaczymy, czy on będzie kontynuował wzrosty, ponieważ rodzi się pewna podstawa po to, żeby ta 18-miesięczna linia trendu wzrostowego widoczna na wykresie zaczęła generować odbicie. Ale do tego potrzebne jest pokonanie najszybszych linii trendu spadkowych, które także widzicie Państwo na wykresie. Jeżeli do tego dojdzie, no to wtedy ocieplenie klimatu inwestycyjnego także na Bitcoinie będzie miało wpływ i będzie także wspierało popyt na ryzyko na indeksach giełdowych na Wall Street. A teraz bardzo taki dział poświęcony ciekawostkom. Jakie jest ryzyko określane przez rynek? Najważniejsze ryzyka na przestrzeni kolejnych 10 lat i widzicie Państwo, że tutaj rynek i te ankiety Bloombergowe wskazują na to, że klimat jest najbardziej takim przedmiotem troski tych, którzy byli badani. W perspektywie, na kolejnym wykresie widzicie Państwo perspektywy dwuletnie, perspektywy między 3 a 5 lat i ryzyka do 10 lat, o których przed chwilą mówiliśmy, ale co jest najciekawsze moim zdaniem, to ryzyko
geoekonomicznego konfliktu, czyli geopolityki, która miałaby wpływać na rynki finansowe oraz także na to, na historię, mówiąc szeroko, jest największe według tych ankietowanych między 3 a 5 latami od teraz, więc można sobie łatwo policzyć, kiedy te ryzyko według tych uczestników badania będzie największe, kiedy możemy się spodziewać według nich największych perturbacji. I tutaj zobaczcie także Państwo na samym już końcu, jak bardzo rosną ceny samochodów używanych. Ta hossa jest bardzo dynamiczna, jest to oczywiście związane z tym, że łamanie łańcuchów dostaw spowodowało brak dostępu do nowych samochodów. Rosną ceny samochodów używanych, każdy kto handluje samochodami to wie, jak bardzo rosną one także w Polsce, ceny tych używanych samochodów. I ten wykres, który pokazuje zachowanie cen używanych samochodów, ale w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze pokazuje hossę, jaką obecnie obserwujemy tutaj w tym sektorze gospodarki. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę podczas hossy, podczas bessy, podczas krachów i podczas wielkich boomów gospodarczych, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres tutaj poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.